Ну, Прыгуном, так же, как и старший тренер команды, Дупан становился призером Олимпийских игр даже в своей карьере. Бендом, практически нечего сказать об новичке Кубка мира, участники в основном континентальных состязаний в последние пару-тройку лет. Видимо, есть у него вот эта хватка Прыгуна на гигантских трамплинах, потому что практики, в принципе, в карьере было очень немного на полетных трамплинах, тем не менее, достаточно уверенно чувствует себя на дальности в районе 180 метров, прибавка 7 метров к результату первой попытки. Японцы были предпоследними среди финалистов перед решающей попыткой, и вряд ли они уйдут с седьмого места выше. Пока они опережают из финалистов только... В объектах долотов нарciarskich to nie punkt i 8 jak na dużej, nie 2 punkty jak na normalnej, tylko punkt i 0,2. A więc tutaj te różnice punktowe wynikające z mocniejszych czy słabszych podmuchów wiatru no dość wyraźnie przekładają się na odległość. Tej odległości, jeśli chodzi o skok, nie uzyskał zbyt imponującej Yuken Iwasa, ale jak widzimy i tak jest bardzo z siebie dumny i zadowolony, bowiem 197 metrów, no to też jest dla Yukena Iwasy, dla którego no to są pierwsze zawody na takim dużym obiekcie. To z całą pewnością też jest spore przeżycie, aż tyle w powietrzu przelecieć. No i też bardzo dużo tych dodanych punktów, bo 21,3. No i to oznacza, że mimo tego, iż nie osiągnął 200 metra, że ma słabszą odległość niż Jarkomata przed momentem. To jest der längste Punkt, der je gestanden wurde. Und die meisten werden aber sagen, das ist Weltrekord. Nun kann man sich da streiten über die Formulierung. Fakt ist, das war eine unglaubliche Leistung von Martin Schmidt. Und meine Herren, da hat euch aber ein Paket aufgeschnürt hier. Mein lieber Mann, den Rucksack, den müsst ihr erstmal runterschleppen. Ja, aber es sind alle in der Lage, das vielleicht zu wiederholen. Aber man hat vor uns gesehen, es ist niemand rangekommen und ich glaube auch nicht, dass es jetzt geht. Oh, Funaki. Aber trotzdem. 200 Meter, aber nicht im Bereich von Martin Schmidt. Aber er demonstriert auch, was für ein Fighter er ist, was für ein Kämpfer. Der lässt niemals locker. Ich bin Funaki und Funaki ist ein Markenzeichen. 206,5 Meter. Auch er springt in eine Dimension, wo man nur vor Ehrfurcht den Hut ziehen kann. Die Besten gehen halt in Dimensionen rein. Nach Planica hat es nicht so recht eingesehen. Schauen Sie sich das an, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich das an. Da hat der Wind gedreht, kam plötzlich von unten, wir haben es ja gesehen. Wir haben extra heute die Kabinenfenster auch geöffnet, um auch jeden Luftzug zu spüren. Und dann fliegt der Miyahira ganz woanders hin als die anderen und segelt auf 213,5 Meter hinunter. Ist das noch kalkulierbar? Es war in jedem Falle die richtige Entscheidung. Die Anlauflänge mal... ławeczce startowej. No i drodzy Państwo, na razie ściskajmy kciuki nie tyle za naszych, oczywiście przede wszystkim za naszych skoczków, ale również za to, by to wszystko przebiegało dzisiaj bez przeszkód, aby można było ten konkurs przeprowadzić. Nie wiem, czy trzy, czy dwie, czy tylko jedną serię konkursową, no ale rozpoczynamy. Iuta Watase na rozbiegu. Teraz minął 200 metr, ładny skok, nisko nad zeskokiem. Wydawało się, że już będzie lądował reprezentant Japonii, a tymczasem wczoraj 193 metry. Dopiero 29 miejsce, kiedy odwoływany był ten konkurs, kiedy jeszcze 5 skoczków, tych 5 najlepszych z klasyfikacji Pucharu Świata w lotach pozostało na górze. A więc Yuta Watase najprawdopodobniej nie znalazłby się w finałowej 30. No a teraz 216,5 metra. Minus 28,9 punktu. Proszę zobaczyć, to ponad 2 metry na sekundę średni wskaźnik wiatru dla Yuty Watase. Echo stary, nie z ubiegłego roku, 209,5 metra.
A jeśli chodzi o Kabę, to jest rekord sprzed 5 lat. Ale także nieimponujący. Choć temu maleńkiemu człowiekowi, no, o, teraz ustanowił rekord życiowy. Ustanowił rekord życiowy Takanobu Okabe. Jemu powinno być tu wyjątkowo dogodnie fruwać w powietrzu. 217,5 metra. Świetny skok, przypominam, Koch 222,5, kraniec 218 i teraz Takanobu Okabe 217,5 metra. Zlądowanie też miał trochę kłopotów, no ale 16 dał mu Norwek. Poprawił też najlepszy wynik indywidualny w sezonie. Czwarte miejsce w Billingen, to jest zimne przypomnienie. Także myślę, że całkiem może być zadowolony Polak także z występów tej zimy. Keiichi Sato. Wyraźnie dalej. Poprawił także swoją odległość uzyskaną w pierwszej serii. Wówczas to było 210, teraz prawie 220. Sato nie znalazł się w japońskiej drużynie, która dziś walczyła o zwycięstwo, o miejsce na podium w konkursie rano. Tam skakał jego imiennik Yukiya Sato, bracia Kobayashi. Skakał także Naoki Nakamura, który tutaj przecież prezentuje się fantastycznie, ale którego w finałowych zawodach brakuje, bowiem Nakamura w klasyfikacji łącznej Pucharu Świata był poza czołową 30. Keiichi Sato 219 metrów oczywiście na ten moment obejmuje prowadzenie. Którzy oczekują na awans, on jest na tej liście na 6. miejscu. Naoki Nakamura, no, nieporównanie mniej utytułowany, jeśli chodzi o loty od oglądanego chwilę wcześniej Simona, ale dzisiaj, ale dzisiaj pofrunął mistrzowsko. Rekord życiowy. Rekord życiowy i to poprawiony dość wyraźnie, 219 metrów przed tym weekendem, teraz 236, weekend, środę dzisiaj mamy, prawda? No, taki dosyć przedłużony. Dłuższy weekend. No, ale taki dłuższy, no. Z tym, z promocji, z bonusem. 236 metrów. Dalej nie wylądował na razie nikt w tych kwalifikacjach. 233 metry to był skok Kimi Zajca. Oceny też powinny być bardzo wysokie. Jest jedna 19,5, reszta 19. Nakamura na czele z notą 237,5 punktu. Brawo! Noriaki Kasai. Piotr Jas też był rekordzistą świata w długości lotu, bodajmy. Tak.
230 metrów musiałby skoczyć Noriaki, by pokonać Johana Andre Forfanga. Ładnie leci Kasai, daleko i pięknie! Noriaki, szacunek, czapki jesteś wielki. Jesteś wielki, jesteś wspaniały. 241,5 metra. To skok reprezentanta Japonii. Co oznacza, że jest to jego nowy rekord życiowy. I jeszcze próbował zrobić telemark. No próbował zrobić telemark i dlatego też jest bardzo wysoko oceniony. Czterech sędziów oceniło ten skok na 19 punktów. Jeden sędzia na 18,5. 16 punktów odjętych za wiatr. No to jest klasa wielkiego mistrza. To jest klasa wielkiego skoczka. Na pierwszym miejscu Noriaki Kasai. Wielkie, wielkie brawa. Tak po pałom trzy ganger. Tvodem som seire. Ja, han på 242 meter da, for å ta ledelsen. Et fin oppdrift tilbake. Snap på Sato. Jaha! Japanske Yukiya Sato, han utfordrer slovenerne og hjemmepublikummet. Pass på å ikke krasje med kula nå. Der, ja. Det vel hans første opp over 240 meter. 242,5. Slår sin egen pers med 5 meter. Se din posisjon. Den offensiv. Rett ut over skia. Like som i reim helt fra start av. Nie ma chyba wielkiego powodu, żeby belkę obniżać, dlatego że wprawdzie z niskim numerem startowym Forfang przystąpił do tej rywalizacji, no ale wiadomo, że to jest zawodnik, który potencjał, jeśli chodzi o loty, ma naprawdę wielki. No i udowodnił, że jest w stanie ten potencjał uwolnić, wykorzystać. Daiki Ito, też ładne skoki i ładne loty reprezentanta Japonii we wczorajszym konkursie. Dość dobrze się zaprezentował, no i na pewno jego także stać tutaj na niezły występ. Piękny to widok, piękny, piękny, będzie życiówka chyba Daiki Ito. A nie, on już 240 metrów no latał. Nie, to mogło troszkę zabraknąć, tutaj ale... Tutaj ponad 30, jak sądzę. A nie, 243. Proszę. To jest jednak. Jednak nowy rekord życiowy. I to jest tylko troszkę mniej od rekordu Japonii należącego do Noriaki Kasai. 240,5, a więc nowy rekord, nowy rekord Japonii. Tak. Brawo. 243 metry. No niesamowicie zaczął się ten konkurs. No, lądował wprawdzie troszkę nieszczęśliwie Daiki na dwie nogi, tak z wypadem do przodu, ale to był świetny, świetny, długi skok. Przegrywał 10 punktów z Forfangiem. No i... 7. Dzisiaj Piotrek je rozwiał. Ósma platforma startowa. No pozostało tych dwóch najlepszych lotników. Ryoyu Kobayashi i Markus Eisenbichter. I Ryoyu 20 razy na podium w tym sezonie. 248 metrów z kwalifikacji. To jego rekord życiowy. Ależ wieje mocno pod narty. 80. Ryoyu Kobayashi. Gdzie on wyląduje? Niewiarygodny skok Ryoyu Kobayashiego. Ależ odpalił petardę Ryoyu Kobayashi. Jak daleko on wylądował. W którym miejscu będzie miał odjętych 11,8 punktów za wiatr, ale to jest nieważne, bo ważna jest odległość. 252 metry, nowy rekord skoczni o pół metra dalej niż Kamil Stok w marcu 2017 roku. Półtora metra bliżej od rekordu świata. Ryoyu Kobayashi w tym ostatnim dniu, jak gdyby nie chciał zostawić wątpliwości, złudzeń co do tego, kto jest królem tego sezonu. On chce zgarnąć wszystkie lewe w tym sezonie. Wielkie, wielkie brawa. No to sędziów, to myślę o czym, owszem, ważne, bo po 16,5, 16, 17 punktów nie mógł dostać większych lądowanie w głębokim przysiadzie. Ale tutaj, Przemek, ja się zgodzę z twoją teorią. Jeżeli już osiąga zawodnik taką odległość, tak niebotyczną odległość, 252 metry, tutaj te noty powinny być w jakiś sposób ustandaryzowane. Ryoyu o 12,2 punktu przed domenem Preuce.